trwa tydzień transportu zrównoważonego. Pierwsze skojarzenie pewnie, jakie Wam przychodzi do głowy, no to przecież przesiadka z samochodu na rower. I to bardzo dobry pomysł, nie tylko w tym tygodniu, ale także w kolejnych proponuję. No także proponuję pierwsze spacery. Ale transport zrównoważony to szerszy temat, no i poważniejsze zagadnienia niż tylko przesiadka na rower. Przede wszystkim to na przykład takie spotkania jak dziś. Jedziemy właśnie w kierunku szkoły podstawowej, w której odbywają się warsztaty i prelekcje na temat, co zrobić, by wokół szkoły było bezpiecznie. Ale także dzisiaj, już za chwileczkę, zaprojektujemy ulicę Sienkiewicza, przy której szkoła podstawowa się znajduje. Już za chwilę i mieszkańcy, i nie tylko osoby, które biorą udział w tych warsztatach, będą mogły zaprojektować swoją ulicę marzeń. No, ja też postaram się przyłożyć do tego rękę. To zapraszam do oglądania. Tydzień zrównoważonego transportu w Łodzi trwa. Dzisiaj pokazywaliśmy, jak może wyglądać otoczenie szkoły, żeby można było bezpiecznie dojść pieszo, jak również dojechać rowerem. Dlatego pokazywaliśmy, co można zrobić z przejściami dla pieszych, co można zrobić, żeby samochody nie parkowały w sposób uniemożliwiający potem zobaczenie dzieci, jak również co zrobić, żeby w rejonie szkoły samochody nie rozpędzały się za bardzo. Po obejrzeniu, co można zrobić z ulicą, przechodzimy od słów do czynów i zajmujemy się właśnie ulicą Sienkiewicza. Wszystkie te elementy już niedługo powędrują na makiety w odpowiedniej skali. Zwróćcie uwagę, że pierwsza rzecz, jaka pojawia się w ogóle, to przejścia dla pieszych, ale także pojawiają się tak zwane spowalniacze, o właśnie tutaj takie rzeczy, tak, które powodują, że samochody dojeżdżające do skrzyżowania będą musiały zmniejszyć prędkość. No nie zapominajmy także o czymś dla ducha, czyli na przykład maleńkie oczko wodne, no i przede wszystkim rzecz ulubiona przeze mnie, czyli stojaki na rowery. Można takie rzeczy przecież z budżetu obywatelskiego na przykład starać się wywalczyć, prawda? Tak, jak najbardziej polecam taką drogę działania. Można powiedzieć, że ty już przetarłeś szlaki. Tak, z tego się bardzo cieszę. Mówię, na jakiej ulicy udało się przetrzeć szlaki z budżetu obywatelskiego, poprawić bezpieczeństwo? Na ulicy Strzeleckiej na Hojna. Patrząc na ten projekt, ulica Sienkiewicza będzie na pewno jedną z bardziej zielonych ulic w naszym mieście. Są przepiękne kwietniczki, klombiki. No ja dostawię tutaj jeszcze od siebie kosz na śmieci może tutaj. No słuchajcie, gdyby tylko te plany teraz się ziściły, byłoby pięknie. No ale za sprawą takich warsztatów i takich spotkań myślę, że jesteśmy krok bliżej. A ja zapraszam na kolejne relacje. Michał Kwiatkowski, do zobaczenia.